powiedzieć. Dobry, ja właściwie nie wiem, czy się ma witać, czy nie. Dobra. Też nie wiem. Idę z tobą, Mikołaj. Gdzie, kochanie, mam iść? Tatuś jest głodny, bardzo głodny. Tatuś potrzebuje pożywienia. Tato potrzebuje pożywienia i ja będę grzała zupę. Słuchajcie, jaka akcja. Ostatnio zrobiłam zupę jarzynową. Zrobiłam duży garnek. Zostawiłam ją na noc, żeby wystygnęła, no bo nie miałam jej po prostu jak schłodzić inaczej. Rano ją chciałam przygrzać. Słuchajcie, smród taki, że szok. Cała mi się zepsuła. Ogromny garnek zupy jarzynowej poszedł gdzieś. No i właśnie wczoraj robiłam drugi raz zupę jarzynową z kluskami, bo Mikołaj strasznie lubi. Faza trwa. Zresztą ja też kocham zupy. Jestem ciekawa, czy wy jesteście team zup. Bo mój mąż no zje zupę, bo zje. A ja mogłabym się zupami żywić cały czas. Potem zabieramy się za pakowanie paczek. Ciąg dalszy i chciałabym bardzo zrobić dzisiaj paznokcie, bo już mam taki odrost, a teraz zbliżają się walentynki. Już nawet sobie wymyśliłam, że chcę takiego frencha z serduszkami czerwonymi. Mam nadzieję, że mi się go uda dzisiaj zrobić. I jeszcze chciałabym zorganizować paksa do wiatrołapu, ponieważ to jest pierwszy remont, który będziemy wykonywać w tym roku. Mianowicie meble do wiatrołapu. Chcemy tam posprzątać, chcemy tam mieć dużo miejsca na wszystkie rzeczy, bo aktualnie jest tam ciężko. Ten wiatrołap nigdy nie wyglądał tak, że nas satysfakcjonował. Zawsze coś tam było nie tak. No i mam nadzieję, że tym razem uda się go ogarnąć. Chłopaki tam szaleją. A że najlepsze, mam kod rabatowy, swój własny, który dostałam przy zakupie poprzedniego paksa do wykorzystania do któregoś tam lutego, więc nie chcemy, żeby nam przepadł i musimy tego paksa zrobić jak najszybciej się da, bo on się kończy początkiem lutego, więc nie zostało nam dużo czasu, a chcę, żeby już ten paks był zamówiony i żeby czekał już do poskładania, a drugą część będziemy robić już osobno. Mamy na to pewien pomysł. Mimi ucieka! Mimi ucieka? Mama grzeje zupę. Jaka ta zupa jest, mamy? O, tata się złapał! Jadź się! Ja sobie jeszcze dołożę kalafiorka. Chcesz serka? Mikołaj, dam ci serka, będziesz ciuchą. Kocham kalafiora. I w Lidlu kupiłam, to jest pół główki kalafiora, w Lidlu ostatnio kupiłam za 14,90 takie ogromne kalafiory, wzięłam od razu dwa. Bo my kochamy kalafior na przykład smażony, nie? Krzyś? U mnie w domu rodzinnym bardzo często robi się kalafior. U mnie też. I właśnie taki smażony, ugotowany i smażony. I to dla mnie jest miodzie. Tak, najpyszniejsze. No, ja cię też widzę. Przedać wam patent dla dziecka na zupę. Gdy nalejecie dziecku zupę i jest strasznie gorąca i chłodzenie by trwało i trwało, to wykorzystajcie sobie kostki lodu. Na taką miseczkę dwie kostki lodu wystarczą i zupa jest gotowa do jedzenia. Jaką mama robi zupę? Żółtą. Żółtą i pycha. Żółtą. Żółtą, dobra. Żółtą. Żółtą zupę. Otworzysz tą szafkę, ja tutaj nacisnę, a ty otwórz. Wyciągniesz magę. Które to jest maga, Mikołaj? Zaniesiesz to? Nie, tak nie liżemy. To będzie do zupki. Miki, do zupki będzie. Zanieś do, na stół. To. Troszkę tylko, pamiętaj. Okej, okay, dość. Już, dość. Teraz odłóż. Mamy. Tutaj, mamie. Dobrze, zaraz mamie też. Dobra. Taty. Super. To idziesz tam do taty? Uważaj ostrożnie, bo to szklane. Super, dobra, dość. Zamoczyłeś wszystko, kochanie. Dobra, mama to idzie wyrzucić. To na razie się dinozaurem nie bawimy, bo on jest brudny od plasteliny. Oj, jeszcze łóżkę dla pana. Dobra. Smacznego, Mikoś. Dotarłyśmy do Action i kupiłyśmy taką tablicę.
Gdzie bym ją dała? Nie wiem, jest super, bo to jest fajny. Ja bym, Marta, jak będziesz numery tygodni pisać. Nie, no to aż tak nie. Ja sobie daty tam powpisuję, no bo co? Ty, ale tam jest jakiś marker? No są markery, magnesy i bombeczka. Aha, są. Dobra. Kolejne pudełko, w którym będę miała dokumenty. Gdzie pisała to pudełko? No tam, gdzie mam te dokumenty przy biurku. Gdzie mi nie pozwala kupić. O ty! Ciocia. Zaszalałaś. Tylko duży jest na niego. Duży. Ale przynajmniej ale wszystko by mi się zmieściło do niego. Wiesz, jak idzie do cioci czy coś. No bo tamten jest mały. Tamten jest malutki, tamten jest na zabawki. Weź. Ile to kosztuje? 20. Znowu wydam tutaj majątek, ale przynajmniej będzie warto. Ale pamiętasz te czasy? Ta euforia w sumie przed początkiem roku, gdy się kupowały te nowe zeszyty. Ja pamiętam, miałam to biurko. To się szybko kończyło. Pierwszy tydzień szkoły i koniec. Ja tam wkładałam halówki. Ja otwierałam półkę i pachniało halówkami i papierem. Ja nienawidzę taki ścierek z mikrofibry, bo one mi tak się łapią w każdą skórkę. Do podłogi. Ja mam ten zdarzenie, że jak myję podłogę, to muszę mieć między nogami ścierkę i dzwonopem, co by nie było smutne. No, ty jesteś mistrzem sprzątania. Czemu się ze mnie śmiejesz? Jeden jest, po prostu komuś się zgrać nie chciało. Bierzemy do słoiki. Ale patrz, miałem... Nie wiem, znowu się zaczyna, Zrobimy syrop z cebuli? A po co ci syrop z cebuli? Gardło cię boli? No, ale proszę, rób. No. To będziesz miała, wiesz co, wino z cebuli. Nie wiem, jak to będzie smakować, ale chyba kiepsko. Co to jest? Nie umiesz tego. Ty, ale tata Asia, na cukierki. Asia, taki tort ci zrobię? Bardziej to na świeczkę dała. A to też mogłoby być. Pasuje do tej cukiernicy. Cukierniczka dać. Żeby wam zobrazować, to ja mam problem z cukierniczki. Co nie? Ty, ale ja nie wiem, jaki ja chcę kolor góry. Ale nie pamiętam, jakie mam to. Z rany. Ja chcę dobra. Ale wezmę jeszcze jeden fan. Kurde, ładne te słoiczki. I duże są, bardzo są pojemne. Nie wiem, ile one mają. I co ja sobie do tego dam? Nie wiem, ale co takie? Dwa czy trzy potrzebuję? Masz metr słoikowy? Mam. Patrz, jaki lemos. Nie wiem po co mi to, ale no, chciałabym takie. Kurde, no przerąbane, jak to ładne. Zawsze to samo, zawsze to samo. Ja ci nic nie chcę udzielać za kurwa. No co ty wymyślasz przecież? No nie pasuje. Ale jaki masz... Nie pamiętam. To czemu mówisz, że ci nie pasuje? Bo ty z nogi takie jedno. Ten masz ładny. No weź ten, jak chcesz, ja sobie wezmę. Będę starsza i mądrzejsza. No przekonałaś mnie, jak jednak go chcesz. Ona zawsze wykorzystuje moje słowa same. Potem. No widzisz, ja podświadomie wybieram ten kolor drewna. Ej, bierzemy? Zróbmy sobie lampę. Asia, zróbmy sobie lampę. Podstawki na biżuterię, tak? O, mój farbą czarną na proteinę. Co to jest? Co to jest? Kraft mus. Nie wiem, co to jest. Dalej mi nic nie mówi. A co to jest? Znajdziesz pytanie. Tak, co to jest? Ja to wezmę. Ja już o tym myślałam. Jezus, jakie ciężkie. Ile tego potrzebuję? 6? Masz taki tablet? Masz tablet? Nie. Bo tutaj jest recit do tabletu. Jezus, Asia, łódź mam. Łódź. Kupmy sobie łódź. Żagiel. Ale wiesz, jaki byłoby z Mikołajem zrobić taką łódź? Naszego korzyka nie da się przechylić. No. Kiedyś byliśmy w jakimś sklepie z Sebastianem, mówię, popatrz, jaka ładna świeczka. Weźmy, a sobie, to jest znicz. A co ty gada? A ja bym sobie odpaliła nas na tym. Jaka ładna świeczka. Otóż dzisiaj dzień spędzamy poza domem. Krzyś właśnie skończył parę spraw, miał szybkie załatwienie, także fajnie, poszło błyskawicznie. Nawet nie zdążyliśmy się z Mikołajem tutaj znudzić. Nie znudziliście się. Nie, absolutnie nie. A teraz jedziemy w kierunku placu zabaw, ponieważ obiecaliśmy Mikołajowi dzisiaj wielkie ziół.
Idziemy też kupić Krzysiowi spodnie, bo jest tak wydarty ze spodni i chciałabym, żeby kupił sobie kilka par jeansów, bo on zawsze kupuje na zapas, żeby nie było problemu takiego jak teraz, że się wszystkie wydarły. Chciałabym, żebyś kupił klasyczny jeans, czarne, szare i najlepiej beżowe. No nie, ja nie będę tyle przymierzał. Ja chcę jedne jeansy, które kupię sobie dwie, trzy pary. No to mówię ci. Że... Ja takie same. Tak, no to on się ze mnie śmieje, że ja kupuję i mam sweter w każdym kolorze na przykład, no nie? Mi wystarczą niebieskie jeansy. Ja nie potrzebuję innego koloru. Nie, nie zawsze one pasują, kubeczku. Do moich oczu pasują. No, także mam nadzieję, że da radę minąć jakoś korki, bo teraz akurat takie godziny szczytu, pół do druga, więc no to jest najbardziej wesoły czas, gdy się gdzieś jedzie. No, ale optymistycznie do tego podchodzimy. Mam nadzieję, że tak sprytnie to pójdzie. Kim czy bierzesz butelkę swoją, niesamowitą bańkę do tego? Bo mój mąż się zawsze śmieje z mojej butelki, nie? Ja z takim czymś po mleko chodziłem. Ja też. Dobre wspomnienia. Po mleko dla całej rodziny chodziłem z taką bańką. Dla całej rodziny. Jeszcze będziesz chciał żłopnąć sobie ode mnie wody. No pewnie zaraz. Mogę łyka? Proszę. Klik. Tu robimy klik. Sięgniesz? Super. Mama, kliknie jeszcze ten. Idziemy teraz na coś do jedzenia. Krzyś ma ochotę na Chińczyka, więc idziemy na Chińczyka. Ja chciałam burgera, ale... No, Chińczyk będzie lepszy niż burger. No dobra. Chłopaki wygrały. Uwielbiam to. Te gąbki są zawsze super. Ja się nie dogadałam odnośnie sosu słodko-kwaśnego. Sajgonki są ostre. Nie to. A. Few moments later. Weszłam na jedną drabinkę. I połamałam pazurę. Gdzie idziemy? Tam auto? Dobra. Z czym kojarzy wam się ta zabawka? Matko jedyna. To jest świeczka, żeby nie było. Aż głupio ją trzymać, ci powiem. A ten tutaj? Źle stał! Wyszliśmy, idziemy po spodnie, czyli kolejny podpunkt. Nawet wyszliśmy bez problemu, czyli tam zakłada buty. Fajnie było. Jedyny minus jest taki, że tu wszędzie są porozkładane zabawki, tak na wysokości dziecka. I było akurat dzisiaj mnóstwo awantur, w tym nasza. Że te zabawki nie są do zabawy, że jest mnóstwo innych. No to taki minus. Super robisz te zakupy. Tego nie potrzebujemy. Tego też nie potrzebujemy. Masz w domku takie autka, Mikuś. Co możesz dać tacie? No to dla niego tak. My znowu w samochodzie, ostatnio często z samochodu, natomiast jedziemy po kitchen helper dla Mikołaja, ponieważ zazwyczaj gotujemy razem, albo on chce nam bardzo pomagać, a jest ciężko też tak kijowo jest dostawiać krzesło, bo to jest mało wygodne i mało też mimo wszystko bezpieczne, dlatego stwierdziliśmy, że kitchen helper w naszym przypadku będzie super rozwiązaniem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest taka podstawka dla dzieci do blatu kuchennego, żeby mogło razem z nami gotować, pomagać i żebyśmy się mogli w tym wszystkim razem bawić i żeby było bezpieczne, wygodne, bo ta podstawka jest zabezpieczona z każdej strony, ale to wam pokażemy. Znaleźliśmy takowy na OLX-ie, także dawno nie było wyjazdu z OLX-a, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jedziemy no niedaleko, ale czasu trochę nam zejdzie, ponieważ wszystkie drogi są pozamykane. No i zobaczymy, kiedy tam dojedziemy. Ja już jestem z panią umówiona. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok, bo warunki pogodowe jak zwykle
nie zachęcają do jazdy i wychodzenia z domu. On ma regulację, czy nie? Tak, 3-stopniową. Aha, czyli to super, że ma. Tak. Właśnie widziałem, że jest tak wysoko ustawiony, ale... No, dla małego dziecka i potem są jeszcze dwa inne poziomy niżej. Także tu jest, jeżeli o to chodzi, super. Ale no i to też jest fajniejsze, bo tam jest sama deska, tak, tak. Co widziałem. A chodziło mi o to, że my podstawiając krzesło, które ma na sobie poduszkę, bo to jest takie krzesło z poduszką, które bez poduszki za bardzo nie może funkcjonować, bo to są takie szczebelki. Szczebelki, no. Więc zazwyczaj ta poduszka też się brudziła, no nie? Przygotowaniu. Dokładnie. A tutaj będzie można po prostu przetrzeć. No i będzie wygodnie. Na pewno będzie mu się lepiej stało na twardym podłożu niż na tej poduszce, no nie? No tak. Więc... będzie też, wiesz, zabezpieczony z lewej, z prawej, będziesz mogła odejść do lodówki i wrócić na nie. Otóż to, otóż to. Sam sobie będzie mógł wejść, ta podstawka będzie, mamy tam na nią miejsce, także fajnie, bardzo się cieszę, że udało się znaleźć. W ogóle znalazłam jeden za 50 zł gdzieś tam, ale się bardzo szybko sprzedał, bo one są gdzieś koło 300 zł, gdy kupujecie nowy. No różnie, ale widziałam maksymalnie do 300 zł taką podstawkę. Z racji, że ona jest cała drewniana, to jest super. Ja widziałam, że takie podstawki robią z tych schodków IKEA, nie tych, co my mamy, tylko takich niższych, no ale to nie ma regulacji i wygląda to trochę tak, wiecie. Było to w planach, ale stwierdziłam, że wolę taki gotowy z regulacją. Także jedziemy i mam nadzieję, że w miarę sprytnie to załatwimy. Jeżeli jedziemy przed drzemką Mikołaja, żeby zdążyć do domu i potem jeszcze poodpoczywać. No to właśnie, to jest najważniejsze. Wczoraj Marta chciała jechać, ale na jego drzemce, żeby on spał w aucie, ale to takie, no już tu by się przespał to 1,5 godziny do 2 i znowu jazda. No dokładnie. A tak może się uda, że zajedziemy, wrócimy, on pójdzie spać, będziemy mieli 2 godzinki dla siebie. Otóż to. No. Także trzymam taki kciuki. Plan. Taki plan, taki plan. Słuchajcie, już w sumie wracamy, ale ostatni kawałek drogi wam pokazuję. Tak wysoko, że wow, zimą. Dobrze, że nie wybraliśmy się tutaj wczoraj, bo wczoraj okropnie sypało śniegiem i warunki były naprawdę, zrobiły się w mgnieniu oka bardzo ciężkie. Dzisiaj wszystko stopniało, także wystarczyła jedna noc i jest ok. Natomiast jedziemy do Kozubnika. Zobaczcie, co tam się pozmieniało tylko. Tak, bo byliśmy ja też. Praktycznie na szczycie Kozubnika, tylko z boku. Tak. A dawno nie byliśmy w Kozubniku, a to jest nasze takie jedno z naszych miejsc, gdzie się spotykaliśmy na początku, kiedy jeszcze to było wszystko rozwalone. A chcę zobaczyć, czy powstały te wszystkie siłownie. Tak, bo tam miał być taki ogromny kompleks, wielka inwestycja. I właśnie tam miały być apartamenty. Nawet patrzyliśmy na te apartamenty, chcieliśmy tam mieszkać. Więc tym bardziej jestem ciekawa, jak to teraz wygląda, bo tak jak Krzyś mówi, miała tam powstać jakaś siłownia, kawiarnie, korty tenisowe, no, to w ogóle jakieś to. Baseny, no cuda na kiju tam miały być. Widzicie, taki naprawdę royal kompleks mieszkaniowy. Więc jestem strasznie ciekawa, jak to tam teraz wygląda, bo ostatni raz byliśmy tam z 2 lata temu, no, albo dłużej. Więc bo zobaczymy, czy nie byliśmy. No to więcej niż 2 lata. Tak, no. Więc powinno się już wybudować wszystko, co tam miało być. No tak, tam się śnieg wydaje. W ogóle. Zwłaszcza, że oni to sprzedawali jeszcze chyba z 2 lata przed Mikołajem. Tak, tak. No bo wtedy żeśmy szukali tak. Domu, no nie? Mieszkania. No, więc... Strasznie jestem ciekawa. Też jestem ciekawa. Ale z drogi tutaj jakoś nie ulepszyli. Nie, nie. Droga dojazdowa jak na koniec świata, tak jak było. Zobaczcie to z nami. No dobra, tutaj... Ten pierwszy budynek to wygląda jak wyglądał. No, tylko trochę jest odnowiony, ale widzę tam jakieś leżaki, ktoś tam mieszka. Nie ma mocnych, co to jest? W 4 strony stołu, to jest jakaś restauracja tu jest. Idziemy tutaj coś zjeść? Co ty gadasz? Restauracja, no. No. W Kozubniku zjemy! Może to będzie nasza nowa, ulubiona restauracja, Misiek. Tutaj jakaś altanka, most. Plac zabaw, fajnie. To jest ta siłownia. Aha, to jest ta siłownia, no tak, prawda. Tutaj się nic nie zmieniło, dalej wygląda jak wyglądało, czyli tutaj miały być jakieś korty tenisowe. Tam jest, żeby sobie kupić to mieszkanie. Właśnie na te mieszkania tutaj w tym bloku patrzyliśmy. Tak. Tutaj patrzyliśmy i co?
No są tutaj auta. Są auta. Ludzie tu mieszkają. Nie ma mocnych, jakaś też restauracja. Catering zimny, ciepłe, swojskie stoły, słodkie. A to oni może tutaj catering robią dla... tutaj, no to spoko, no nie? Fajne, fajne, tu super. Blisko. No. Sprzedam. Ktoś chce sprzedać. A to szybko. Idziemy ten? Co? Zobaczyć? Gdzie? Bo byśmy chcieli obejrzeć. No ładnie to wygląda, tylko tutaj wtedy jak myśmy jeszcze byli, to nie było okien, nie? I strasznie było tu głośno od rzeki. Bez przerwy ta rzeka, no nie? Także bez przerwy nic, tylko spać. Myśmy w ogóle byli na szczycie tego budynku, gdy on nie wyglądał tak, jak wygląda. Tam była antena na górze, nie? Tak. Taka, wiesz, nawet może zdjęcie znajdziemy kiedyś tam. Tam jeszcze jest kolejny budynek, który jest zupełnie zniszczony. No tak strasznie, powiem ci. No nie? Aha, ale powiem ci, że to, co nam obiecywali wtedy, to by się wydawało, że to będzie niesamowite coś, a tutaj po prostu odrestaurowali te budynki. Te budynki, a tutaj plac i to nawet niespecjalnie zrobiony, wiesz, nic nie zasiane. Głowa opadła. Co? Głowa opadła. No wiem, chyba zatrzymamy się, kochanie, i ja mu położę ten. Chyba, że idziemy coś zjeść. No idziemy tam zobaczyć. Dlaczego zależy mi na tamtej restauracji? Dlatego, że w tamtym budynku naprawdę spędziłam mnóstwo swojej młodości. O, możesz zwolnić. Na szczycie. Na szczycie, na szczycie w każdym z tych pokoi w ogóle. O. Tutaj mnóstwo czasu było. I też po tym dole. Chodzili po tych balkonach, tak, nie miały barierek. No tak, tak, tak. Szaleństwo. I ktoś teraz mieszka tam, gdzie ja robiłam zdjęcia z Krzysiem i nie tylko. A to jest czynne dzisiaj? Nie mam bladego pojęcia, mógłbyś zobaczyć. Piszę do niedzieli od 12 do 22. O, to nie, mamy 10:44. Zamknięte jeszcze jest? Tak. Jak 10? Tak wcześnie jest? No. Co my tak wcześniej robimy na nogach? O nie. Tak blisko. To co, w przyszłym tygodniu Kozubnik i idziemy coś zjeść? Aha, dobra. Taki plan. Dobrze.